Cześć! Poprzez nasze filmy chcemy Wam przekazać wiedzę, która jest ciekawa i która pobudza wyobraźnię, ale w tym odcinku chcemy się skupić również na wiedzy praktycznej. Dlatego we współpracy z PZU realizujemy ten film, który kiedyś może dosłownie uratować Wam życie. Po pierwsze, jeżeli w Waszym domu dojdzie do pożaru i będzie na tyle niewielki, że postanowicie sami z nim walczyć, to musicie wiedzieć, że nie każdy ogień można gasić wodą. Chcieliśmy przeprowadzić eksperyment, w którym zobaczylibyście, dlaczego nie można gasić wodą palącego się tłuszczu. Jak widzicie, mamy wszystko przygotowane, jest tutaj duża powierzchnia asfaltu i nie ma nikogo w pobliżu, ale niestety nie udało nam się osiągnąć takiej temperatury, aby olej się zapalił, dlatego pokażemy Wam film kogoś innego. Woda jest cięższa niż olej i się z nim nie miesza, co sprawia, że opada ona na dno i natychmiastowo zaczyna parować, rozrzucając wszędzie płonący tłuszcz. Pomimo, że nie udało nam się wywołać płomienia, to pokażę Wam, co należy zrobić w takiej sytuacji. Na początku trzeba wyłączyć kuchenkę, pamiętając o ochronie rąk, dlatego mam rękawiczki na sobie. Następnie trzeba odciąć źródło tlenu, najlepiej za pomocą zwilżonej, dobrze wyciśniętej ścierki. Przykrywamy patelnię szczelnie i czekamy, aż olej wystygnie. Wodą nie należy też gasić urządzeń elektrycznych pod napięciem. Woda i prąd to niebezpieczna mieszanka i może się to skończyć porażeniem osoby gaszącej, może nastąpić jeszcze większe zwarcie w instalacji i wybuch. Dlatego dobrze jest mieć w domu oprócz odpowiedniej gaśnicy coś takiego jak to. Jest to koc gaśniczy, który bardzo dobrze nadaje się do szybkiego ugaszenia niewielkich źródeł ognia. Głównym zabójcą w trakcie pożaru nie jest sam ogień, ale dym. Zawarte w nim toksyczne gazy są lżejsze od powietrza, dlatego kierują się ku górze. Wyżej panuje również wyższa temperatura, dlatego utrzymanie się w takiej niskiej pozycji jest najbardziej optymalne. Dobrze jest też poruszać się wzdłuż ścian, aby nie stracić orientacji. Wychodząc z pomieszczeń, zamknij za sobą drzwi, ale nie na klucz. W ten sposób ograniczysz dopływ tlenu do ognia i zmniejszysz rozprzestrzenianie się pożaru. Podczas ewakuacji, w trakcie pożaru oraz innych zdarzeń wybieraj zawsze schody zamiast windy. W każdej chwili może nastąpić jej awaria i możesz zostać w niej uwięziony. Gdy już znajdziesz się w bezpiecznym miejscu, to najważniejsze, co powinieneś zrobić, to jak najszybciej zadzwonić po służby wyspecjalizowane. Wykręć numer alarmowy 112. Na początku podaj dokładny adres oraz co się stało. Halo, na ulicy Marszałkowskiej 1 mieszkania 3 na parterze wybuchł pożar. Jeżeli padnie Ci bateria albo stracisz zasięg, służby już wiedzą, gdzie jest potrzebna pomoc. Poza tym nie rozłączaj się jako pierwszy, mogą mieć dodatkowe pytania lub zalecenia. A co zrobić, gdy poczujesz zapach gazu? Trzeba wtedy jak najszybciej otworzyć wszystkie okna w mieszkaniu, aby zrobić przeciąg. Dzięki temu gaz nie będzie zalegał w domu. Zakręć również wszystkie zawory gazowe. To te z żółtą rączką. Nie zapalaj żadnego ognia, nie włączaj żadnej elektroniki i wybierz numer alarmowy 112. Pamiętaj, że w każdym domu lub mieszkaniu może dojść do rozszczelnienia instalacji lub awarii urządzenia na gaz. Inną sytuacją, z jaką niestety możesz się kiedyś spotkać, jest zawalenie się budynku lub jego części, np. w wyniku nagromadzenia się dużej ilości śniegu na dachu lub wybuchu gazu. Więc jeżeli zobaczysz, że sufit nad Tobą i podłoga zaczynają się trząść, to uciekaj. Jak najszybciej opuść budynek. Jeżeli jednak nie będziesz miał takiej możliwości, to poszukaj schronienia. Najlepszy będzie do tego celu jakiś solidny mebel, np. duży stół. Schowaj się pod nim i połóż, osłaniając swoją głowę rękoma. O, w ten sposób. Jeżeli zostałeś przywalony lub przygnieciony przez elementy budynku, to przede wszystkim oszczędzaj siły. Nie krzycz godzinami, ponieważ szybko się wyczerpiesz i dostarczysz sobie do płuc mnóstwo kurzu i pyłu. Wzywaj pomocy cyklicznie, np. co godzinę, co pół godziny, stukając ręką lub nogą w sztywne elementy jak ściana czy metalowe rury. Wołaj: pomocy! Pomocy! Jak już jesteśmy przy ekstremalnych sytuacjach, to co zrobić, gdy podczas pożaru mamy odciętą drogę ucieczki, gdy temperatura i dym stają się nieznośne, a ogień jest już coraz bliżej? Trzeba skoczyć. ale należy zrobić to z głową. Najpierw opuść się najniżej jak to możliwe. Jeżeli masz pod ręką jakieś materiały lub kable, to opuść się na nich jak na minie. Następnie celuj w najlepsze możliwe miejsce, takie, które najbardziej zamortyzuje Twój upadek. W trakcie lotu ustaw swoje ciało tak, aby przy upadku nie uderzyć głową w ziemię. Jako najważniejsze i najtrudniejsze zachowaj spokój, nie trać nadziei. Na świecie były przypadki ludzi, którym nie otworzył się spadochron i spadając ze znacznych wysokości przeżyli. Nigdy nie wiesz, co może zdarzyć się w Twoim życiu albo na jakie niebezpieczne sytuacje będziesz narażony we własnym domu. Dlatego warto wiedzieć, co robić, gdy staniesz w obliczu zagrożenia. Oczywiście nie w każdej sytuacji jesteś w stanie poradzić sobie sam, dlatego warto zadbać o to, aby mieć ubezpieczenie takie jak PZU Dom. Podczas różnych sytuacji losowych może dojść do licznych zniszczeń. Odszkodowanie z ubezpieczenia pomoże Ci w odremontowaniu mieszkania i odkupieniu jego wyposażenia, a dodatkowy pakiet usług Assistance zapewni szybką pomoc fachowców w przypadku awarii w domu. To już wszystko na dziś. Dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa!